Jeżeli chodzi o szanse, no to jak najbardziej. Wydaje mi się, że Patryk ma duże szanse, żeby zrealizować to przedsięwzięcie. Zwłaszcza dlatego, że jest w nim dużo samozaparcia i ambicji. Myślę, że to jest kluczowy element do tego, aby w sporcie uzyskać sukces. Nie tylko przed Patrykiem duże wydarzenie, nie tylko przed nim bardzo intensywny rok. Pan również ma plany dotyczące pobicia rekordu. W tym roku przygotowuję się do przepłynięcia Zatoki Gdańskiej. Chciałbym ten odcinek przepłynąć dwie strony. Do tej pory nikomu nie udało się przepłynąć dwie strony Zatoki Gdańskiej. Jest to około 40 km. Mam nadzieję, że dzięki ciężkim treningom, sumiennym treningom uda mi się zrealizować ten cel. Przepłynąć w dwie strony Zatokę Gdańską to jest tak trudne zadanie, że do tej pory nikt się go nie podjął? Próbowano przepłynąć, podejmowano próbę przepłynięcia Zatoki w dwie strony, natomiast nikomu do tej pory się nie udało. Patryk chce dokonać bardzo trudnego wyczynu. Jak to będzie wyglądało w kwestiach technicznych? Z Patrykiem cały czas ktoś będzie. Z boku płynie łódź sekuracyjna, na której znajdują się ratownicy WOPR-u oraz ratownicy medyczni. Czas przepłynięcia takiego odcinka jest uzależniony od pogody. Właściwie cały sukces takiego przedsięwzięcia jest uzależniony od pogody. Wiele było sytuacji, gdzie pogoda krzyżowała plany pływakowi i właściwie wydaje mi się, że jest to główny element, aby całe to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Odcinek do pokonania, który jest, to jest około 9 km linii prostej, czyli tak de facto będzie to trochę więcej ze względu na pływy i prądy morskie. No i co? Tylko życzyć sukcesu. Treningi. Pan przekonywał Patryka, żeby podjął się przepłynięcia Zatoki Puckiej, a może pan go od tego pomysłu odciągał? Patryk właściwie sam zadecydował o tym, żeby podjąć się i zrealizować ten cel. Na samym wstępie myśleliśmy, że to jest zbyt szybko, żeby podejmować takie próby, ale wydaje mi się, że ze względu na swoją determinację w tym, co robi, ma duże szanse przepłynąć ten odcinek. Patryk to nie jedyny podopieczny, który trenuje pod pana okiem. Na pewno ma pan pod swoimi skrzydłami większą liczbę pływaków. To perełki, które warto szlifować? No na pewno. Natomiast w klubie mamy około 100 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Tutaj między innymi wyróżniam dwóch zawodników. Jest to Oliwia Oklejewska oraz Szymon Karczewski, które na dzień dzisiejszy bardzo dobrze sobie radzą w różnego rodzaju zawodach, zdobywając medale na zawodach. Są to młodzi zawodnicy, 10-12 lat, natomiast wróży im przyszłość w tym, co robią. Te osoby, które wymieniłem, to są osoby, które już pływają dłuższy okres u nas w sekcji. Natomiast według mojego doświadczenia i tego, co obserwuję dookoła, najlepiej zacząć pływanie w jak najmłodszym wieku. Im jest to szybciej, tym lepiej. Niektóre dzieciaki już zaczynają nawet pływać lub zaczynają swoją przygodę z wodą w wieku 4-5 lat, tak więc myślę, że to jest bardzo fajny okres. Nie mówię tutaj o treningach, ale mówię o oswojeniu z wodą, o zabawach w wodzie i później dalej będzie łatwiej przechodzić do etapów treningowych. Jeszcze w tym roku zamierza pan przepłynąć Zatokę Gdańską. Wydarzenie nie lada, ale na pewno ma pan na swoim koncie równie wielkie i równie ważne osiągnięcia. Najważniejsze z nich? Do tej pory udało mi się przepłynąć Zatokę Gdańską. To było w 2012 roku. W jedną stronę. Później płynąłem 150 km wartą jako pierwszy Polak w historii. Zrobiłem taki odcinek na tym dystansie. No i teraz kolejne wyzwanie. Aha, kanał La Manche jeszcze był między innymi. Niestety nie udało mi się zrealizować tego celu ze względu na warunki pogodowe. W tym roku Zatoka Gdańska dwie strony. No i później mam kolejne plany, dość szerokie, związane z koroną oceanów. Na 2015 rok mam rezerwację terminu odnośnie przepłynięcia Cieśniny Gibraltarskiej. Miało być to w tym roku, niestety ze względu na pozwolenia
musieliśmy przełożyć to na rok 2015. Pana również chciałbym o to zapytać, jakie podpowiedzi miałby pan dla osób, które słuchają nas teraz, a być może właśnie na wiosnę chcieliby zacząć przygodę z pływaniem? Od czego powinni zacząć? Jakie podpowiedzi, tak? Tak. Trzeba dobrze opanować technikę pływania, a później, jeżeli chodzi o pływanie długodystansowe, no to przede wszystkim kondycja, ciężkie treningi i pływanie na wodach otwartych, bo to też jest kluczowy sukces w całym przedsięwzięciu.